Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W ciągu ostatnich dni odnotowano wyraźną tendencję wzrostu liczby pożarów w lasach, poinformowała Państwowa Straż Pożarna. Tylko w czwartek w całym kraju strażacy gasili 147 pożarów lasów. W maju strażacy interweniowali aż 1081 razy w związku z pożarami w lasach, powiedział rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, starszy brygadier Karol Kieszkowski. W czwartek najwięcej pożarów odnotowano w województwie mazowieckim, a po 18 w województwach łódzkim i wielkopolskim. Jedynym województwem, w którym nie odnotowano żadnego pożaru, było województwo opolskie. W bieżącym roku odnotowano już blisko 1800 pożarów na terenach leśnych, czyli o ponad 700 więcej niż w podobnym czasie w ubiegłym roku. Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa poinformowało w piątek o dużym zagrożeniu pożarowym. Przewidywane na najbliższe dni wysokie temperatury i brak opadów sprawią, że zagrożenie pożarowe utrzyma się na wysokim poziomie. Zapowiadane załamanie pogody i związany z tym wzrost prędkości wiatru mogą spowodować, że ogień będzie się rozprzestrzeniał błyskawicznie, jak miało to miejsce podczas największych współczesnych pożarów lasu w roku 1992, kiedy przy takiej pogodzie powstały 4 pożary, każdy o powierzchni znacznie przekraczającej 1000 hektarów. Instytut zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i bardzo rozważne zachowanie podczas przebywania na obszarach leśnych, gdyż to od nas zależy, czy dojdzie do powstania pożaru. Zwrócono uwagę, że w związku z panującą pogodą mogą zostać wprowadzone w niektórych rejonach kraju okresowe zakazy wstępu do lasu. Ściółka w lesie jest bardzo sucha oraz podatna na najmniejsze źródło ognia, które może wywołać pożar. Większość stacji pomiarowych Instytutu Badawczego Leśnictwa wskazuje, że ściółka sosnowa ma wilgotność poniżej 10%, co oznacza ekstremalną podatność na zapalenie. Jak podają statystyki, 99% wszystkich pożarów powstaje z powodu nieumyślnego bądź, co gorsze, ze świadomego działania ludzi przebywających w lesie lub jego sąsiedztwie, którzy nieostrożnie, lekkomyślnie lub celowo używają ognia. Rzecznik PSP zaapelował do wszystkich przebywających w lasach o przestrzeganie podstawowych zasad. Przypomniał, że w lasach i na terenach śródleśnych, na łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu, i dostosować się do niego. Być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu, zaznaczył. Jeden z większych pożarów miał miejsce w powiecie hajnowskim, który objął prawie 10 hektarów lasów. W akcji brał udział policyjny śmigłowiec Black Hawk. Jak poinformowała Straż Pożarna, spłonął jeden z wozów strażackich, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. W piątek po godzinie 22 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku poinformowała o zakończeniu działań na terenie powiatu hajnowskiego, gdzie doszło do szybko rozprzestrzeniającego się pożaru lasu. W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy z 3 powiatów – hajnowskiego, bielskiego i białostockiego – w liczbie około 30 zastępów. Pożar wybuchł około godziny 13 w okolicach miejscowości Jelonka i Kleszczele. Do akcji zadysponowano ponad 30 zastępów Straży Pożarnej, 2 samoloty gaśnicze Lasów Państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Wiatr oraz dym znacznie utrudniały działania gaśnicze, co potwierdził Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Pożar został opanowany około godziny 17 dzięki sprawnym działaniom licznych jednostek Straży Pożarnej, zarówno państwowej, jak i ochotniczej, oraz wsparciu powietrznym w postaci samolotów czarterowanych przez Lasy Państwowe i śmigłowca policyjnego. Statki powietrzne wykonały łącznie kilkanaście zrzutów wody, co znacząco przyczyniło się do ugaszenia pożaru. Powierzchnię pożaru oszacowano wstępnie na prawie 10 hektarów. Podczas działań gaśniczych spłonął jeden z wozów strażackich należący do Ochotniczej Straży Pożarnej Kleszczele.
Prawdopodobnie pojazd nie zdążył odjechać, gdy wiatr przerzucił ogień w jego pobliże, co wyjaśnił Jarosław Krawczyk. Pożary w Polsce wywołują coraz więcej podejrzeń. Bieszczadzki Park Narodowy bada przyczyny pożarów, które miały miejsce na Połoninie w okolicy Bukowego Berda. Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego, dr Ryszard Prędki, poinformował Wirtualną Polskę, że podejrzewa celowe podpalenie. W czwartek wieczorem służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w trudno dostępnym rejonie Bukowego Berda. To już trzecie takie zdarzenie w rejonie w ostatnim czasie. Działania ratownicze trwały blisko 5 godzin i wymagały wykorzystania quadów oraz dronów ze względu na trudno dostępny teren. Oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Ustrzykach Dolnych, kapitan Tomasz Dako, podkreślił, że pożar był wyjątkowo trudny do opanowania ze względu na lokalizację. Kolejny incydent miał miejsce w miejscowości Wiski w gminie Tuczna. Strażacy 16 maja od około godziny 13 walczyli z żywiołem. Na miejsce zadysponowano 58 zastępów Straży Pożarnej. Obecnie na miejsce skierowano specjalistyczny kontener wężowy z Lubartowa oraz przyczepę wężową ze Sławacinka Starego. Budujemy magistralę wodną, udoskonaliliśmy punkt czerpania wody i prowadzimy dogaszanie oraz przelewanie pogorzeliska, mówi młodszy kapitan Marek Waszczuk, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Państwowa Straż Pożarna utworzyła punkt przyjęcia sił i środków przy cmentarzu w Tucznej. Stamtąd dysponowane są samochody gaśnicze do dalszych działań. Policja zabezpieczyła dowody rzeczowe, które wskazują na celowe działanie człowieka, dodaje rzecznik. Pożar objął ponad 5,5 hektara lasu. Kolejną sytuacją, w której strażacy są przekonani, że doszło do podpalenia, jest spłonięcie lasów i nieużytków na terenach między Gorzowem a Santockiem. Ogień pojawił się jednocześnie w kilku miejscach, co wskazuje na celowe działanie. W gaszenie pożaru zaangażowano ogromne siły. W regionie lubuskim lasy, łąki i pola są wyjątkowo suche. Wilgotność leśnej ściółki w wielu miejscach jest niższa niż wilgotność kartki papieru, co sprawia, że wystarczy iskra, aby wywołać pożar. Dodatkowym utrudnieniem jest wiatr, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Obecnie w lubuskich lasach obowiązuje najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Strażacy odebrali zgłoszenie przed południem w piątek 17 maja, a słup dymu widoczny był z daleka. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, dlatego do akcji kierowano kolejne zastępy Straży Pożarnej, zarówno zawodowej, jak i ochotniczej. Łącznie w gaszeniu pożaru uczestniczyło około 30 zastępów, w tym cysterna z wodą z jednostki ratowniczo-gaśniczej. Nad głowami mieszkańców Gorzowa co chwila przelatywały samoloty gaśnicze. W akcji brało udział 6 takich maszyn. Strażacy korzystali także z dronów, które pomagały zlokalizować źródła pożaru. Pożar niemal w tym samym czasie wybuchł w co najmniej 3 różnych miejscach, oddalonych od siebie o kilkaset metrów, co potwierdza hipotezę o podpaleniach. Akcja gaśnicza była skomplikowana z uwagi na trudny teren i silny wiatr. Łącznie spłonęło około 30 hektarów lasów, łąk i nieużytków. W ostatnich latach, między innymi na terenie Wielkopolski, dochodziło do wysadzania bankomatów i kradzieży gotówki z tych urządzeń. Przestępstwa te miały miejsce głównie w mniejszych miejscowościach i pod osłoną nocy. Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wysadzaniem i okradaniem bankomatów. Oskarżeni to 4 mężczyźni w wieku od 37 do 55 lat, wcześniej zamieszkujący w województwach dolnośląskim i lubuskim. Postępowanie prowadzone było we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Oskarżonym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz włamania do bankomatów. Wszystkim grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Kradzieże z włamaniem miały miejsce w nocy, głównie w małych miejscowościach na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Sprawcy przyjeżdżali na miejsce zdarzenia samochodem, w którego bagażniku przewozili prowizorycznie skonstruowane urządzenie służące do wysadzania bankomatów, zbudowane między innymi z butli gazowych. Następnie wtłaczali mieszankę gazów do wnętrza bankomatu, co prowadziło do jego eksplozji i zniszczenia.
Po wybuchu sprawcy zabierali kasetki z pieniędzmi i pośpiesznie odjeżdżali. Przestępcy działali w różnych konfiguracjach od 2018 do 2021 roku. W tym okresie czterech członków zorganizowanych grup przestępczych oraz piąty, ustalony mężczyzna, wysadzili w powietrze 41 bankomatów. W kilku przypadkach przed wysadzeniem bankomatu przebijali opony w policyjnych radiowozach zaparkowanych przed komisariatami w danych miejscowościach, aby uniemożliwić zorganizowanie ewentualnego pościgu. Śledczy ustalili, że przestępcy ukradli z bankomatów ponad 5 milionów złotych, a spowodowane przez nich straty związane ze zniszczeniami wyniosły 5,5 miliona złotych. Na poczet zabezpieczenia przyszłych kar o charakterze finansowym prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu zabezpieczył nieruchomość w województwie wielkopolskim, kupioną przez członków rodziny jednego z oskarżonych za pieniądze pochodzące z przestępstw, 4 samochody osobowe, motocykl oraz gotówkę. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych. W wyniku działań zabezpieczono 19 nielegalnych automatów do gier oraz prawie 330 tysięcy złotych. Główny podejrzany, na wniosek prokuratora, został aresztowany na 3 miesiące, natomiast wobec pozostałych zastosowano policyjny dozór. Podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia oraz wysokie grzywny. Katowiccy policjanci od ubiegłego roku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadzą śledztwo w sprawie organizowania nielegalnych gier hazardowych. Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zatrzymano 7 osób w wieku od 24 do 74 lat. Odpowiedzą one za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która tworzyła punkty z nielegalnymi grami hazardowymi na terenie Katowic, Jastrzębia Zdroju, Rybnika, Żor, Rydułtów i Olkusza. Wśród podejrzanych znaleźli się zarówno kierujący grupą, jak i szeregowi pracownicy poszczególnych punktów. W wyniku żmudnej pracy operacyjnej i zgromadzonego materiału dowodowego policjanci jednocześnie weszli do lokali w kilku miastach województwa śląskiego i małopolskiego, gdzie organizowano nielegalny proceder, oraz do mieszkań i zakładów pracy osób podejrzanych. W wielu miejscach konieczne było użycie siły. Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 nielegalnych automatów do gier oraz gotówkę w kwocie prawie 330 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono również motocykl wart 50 tysięcy złotych. Kilkudziesięciu katowickich policjantów służb kryminalnych oraz 25 funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w godzinach porannych weszło do mieszkań członków grupy przestępczej oraz lokali, gdzie znajdowały się nielegalne automaty do gier. W tym samym czasie przeprowadzali czynności w 7 miastach na terenie Śląska i Małopolski. Jak ustalili policjanci, grupa działała od 2020 roku. Miała ściśle zhierarchizowaną strukturę z wyraźnym podziałem zadań i ról. Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie i doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Katowicach. Główny podejrzany został aresztowany na 3 miesiące, natomiast wobec pozostałych zastosowano policyjny dozór. Podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia oraz wysokie grzywny. Odpowiedzialność karna grozi również osobom wynajmującym lokale, w których organizowano nielegalne kasyna. Trwa szacowanie strat Skarbu Państwa związanych z działalnością nielegalnych punktów hazardowych. Uzależnienie od hazardu prowadzi do wielu patologii. Nałogowi gracze często zaczynają od małych kwot, by z czasem przegrywać całe swoje wynagrodzenia i zaciągać długi. Osoby te wynoszą z domu wartościowe przedmioty i zastawiają je w lombardach, a gdy nie mają już co sprzedać, często posuwają się do kradzieży, by zdobyć pieniądze na grę. Uzależnienie od hazardu prowadzi do zadłużenia, utraty pracy i zniszczenia życia rodzinnego. Cierpi nie tylko uzależniony, ale także jego najbliżsi. Automaty w nielegalnych punktach hazardowych są ustawione tak, że gracz musi przegrać. Nie mają one żadnych atestów czy certyfikatów dających gwarancję uczciwej gry. Członkowie grup przestępczych, odpowiednio programując automaty, oszukują swoich klientów i wykorzystują ich uzależnienie.
środę, 15 maja, policjanci z Bemowa przeprowadzili akcję, w wyniku której odzyskano samochód o wartości około 1 000 000 zł. Funkcjonariusze otrzymali informację o poruszającym się na ich terenie kradzionym pojeździe. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania i zatrzymali podejrzany samochód na ulicy Warszawskiej w powiecie warszawskim zachodnim nad trasą S8. W pojeździe znajdowało się 2 mężczyzn. Po sprawdzeniu okazało się, że samochód został skradziony we Włoszech, a nie w warszawskiej dzielnicy o tej samej nazwie. Zatrzymani mężczyźni, obywatele Ukrainy, nie potrafili wyjaśnić, dlaczego poruszają się skradzionym pojazdem ani co w nim robią. W najbliższych dniach najprawdopodobniej zostaną im postawione zarzuty. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy apelują o rozwagę i ostrzegają przed oszustami. Przy każdej sytuacji dotyczącej naszych oszczędności lub zawierania kredytu przez telefon warto dokładnie przemyśleć, skontaktować się z bliskimi i przeanalizować sytuację. Oszuści stosują różne historie, aby przejąć nasze pieniądze. Do komisariatu policji w Żarowie zgłosił się 65-latek, który padł ofiarą oszustwa. Nieznany mężczyzna zadzwonił do niego, twierdząc, że jego konto zostało powiększone do kwoty 62 tysięcy złotych. Oszust poinstruował, jak uruchomić te pieniądze i przelać je na konto bankowe 65-latka pod warunkiem wpłacenia 20 tysięcy złotych. Za pomocą jednego z komunikatorów oszust przekazał kody i instrukcje, jak postępować. 65-latek podał swoje dane, numer konta, a także przesłał zdjęcie dowodu osobistego, ubezpieczenia samochodu oraz swoje zdjęcie. Następnie przelał umówioną kwotę 20 tysięcy złotych. Oszust zapewnił, że po 15 minutach 20 tysięcy wróci na konto 65-latka, a pozostała kwota 62 tysięcy, pomniejszona o podatek, pojawi się dnia następnego. Mężczyzna otrzymał kolejne kody i kwoty, które wpisał zgodnie z instrukcjami. Po pewnym czasie rozmowa została wznowiona, a oszust poinformował o problemie ze zwrotem 20 tysięcy złotych. Zaproponował wówczas, aby 65-latek wziął kredyt na kwotę 62 tysięcy złotych. A gdy ten odmówił, wskazując na niemożność uzyskania takiej pożyczki, oszust zaproponował mniejszy kredyt na 48 tysięcy złotych, zapewniając, że gotówki nie trzeba wypłacać, wystarczy pozostawić ją na koncie. Mężczyzna jednak kredytu nie zaciągnął i po kolejnych telefonach zorientował się, że został oszukany. Świdnicka policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Ta historia niech będzie przestrogą. Jeśli ktoś dzwoni, namawiając do przekierowania środków na inne konto, generowania i przekazywania kodów płatności elektronicznych lub instalowania oprogramowania na telefonie czy komputerze, z pewnością rozmawiamy z oszustem. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.